Remek. Jestem tu na tej gałęzi, na tym drzewie. Nie z powodu jakichś żartów, śmiechu, tylko po prostu to jest większy wiatr. Chciałbym się wywietrzyć, bo koledzy w pracy się ze mnie śmieją, że ode mnie czuć fetorem Kronobicza. Gdzie oczywiście, jak sami widzowie wiecie, on się nie myje, nie przybiera, śpi w tych samych ciuchach i naprawdę, to są już ciuchy przepocone i niestety cały fetor się roznosi po całym domu. Dlatego właśnie uciekłem od kolegów, żeby się przebieczyć, żeby po prostu się ze mnie nie śmieli. Bo to jest trochę naprawdę krępujące. Zwłaszcza, że się pracuje wśród ludzi. No i oczywiście się jeździ samochodem. To wszystko czuć. I temu też apeluję do Krzyśka. Już mu proponowałem pieniądze, żeby się umył, żeby się przebrał. Ale oczywiście on rękę wyciąga po pieniądze, daj. Ale jak dotąd nawet się nie ogolił. Dałem mu maszynkę do strzyżenia, żeby brodę, żeby brodę ogolił, żeby włosy podciął. Nie, on cały czas twierdzi, że on pójdzie do fryzjera i to już tak od miesiąca. No niestety, też nie wiem co robić. Jak go przekonać? Jak go namówić do tego, żeby się wykąpał, żeby się przebrał, żeby zmienił pościel? Przede wszystkim te ciuchy uprał. Bo naprawdę, po 2 miesiącach chodzenia w tym samym, naprawdę to nawet spać się nie da. Bo to naprawdę śmierdzi, pominaty, cuchnie. Że naprawdę się nawet czasami jest tak, że się oddychać nie da. Jeszcze jak włączy tą ferelkę, jest ciepło w pokoju, to naprawdę, no nie wiem. Ja już używałem różnych środków, żeby to spryskać, żeby tego tak nie czuć, ale to nic nie daje, no niestety. Ten fetor przebija wszystkie środki chemiczne, które są dostępne w sklepach. Niestety. Dalej nie wiem, jak tu zaradzić. Może też widzowie coś doradzą, może coś podpowiedzą, może jakiś apel do Kronobicza, może list, czy coś, co by go przekonało, żeby się w końcu umył, przebrał. Może jakieś pieniążki, może coś tego, jakąś wodę jemu kupić, coś, żeby po prostu, żeby tego nie było czuć. I tu znowu znowu jest pretensja do mnie, że ja znowu sobie wypiję te piwo wieczorem, czy tą setkę, ale niestety, jak w takim smrodzie wytrzymać? Naprawdę, człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, bo nie używam żadnych narkotyków, żadnych dopalaczy, niczego, po prostu tego tak nie odczuwa. Ale na trzeźwo tam się nie da wytrzymać. I jeszcze raz, apel widzów do pana Kronobicza, żeby się umył, ogolił i zmienił ciuchy. Przede wszystkim. No i nachy. Bo nie wiadomo w jakim są stanie. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że coś mi widzowie pomożecie w tej sprawie. Że coś wspólnie może zrobimy. Jakoś przekonamy Krzysztofa, żeby się doprowadził do porządku. Dziękuję jeszcze raz i życzę miłego popołudnia.